W środę 14 października w Policach przy ulicy Goleniowskiej doszło do pożaru altanki. Do zdarzenia doszło około godziny 23. Na miejsce przyjechały dwa wozy gaśnicze Straży Pożarnej. Akcja trwała ponad dwie godziny. Altanka wraz z wyposażeniem spłonęła doszczętnie. Na szczęście w środku nie było ludzi. Po przeszukaniu Pogorzelicka znaleziono rozszczelnioną butlę z gazem propanbutan. Nie wiadomo czy była ona przyczyną pożaru.